Orędzie 438. Sao Paulo, Brazylia, 8 grudnia 1990 roku. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Otwórzcie wasze serca na nadzieję. Kontemplujecie mnie dziś w blasku mego niepokalanego poczęcia. Pozwólcie się ogarnąć mojemu światłu łaski, świętości i dziewiczego piękna. Moje umiłowane dzieci i synowie mi poświęceni, wesprzyjcie mój plan i wejdźcie wszyscy jak najszybciej do duchowego wieczernika mojego niepokalanego serca. Moje niepokalane serce jest niebiańskim ogrodem, w którym chcę was zgromadzić i złożyć w ofierze, by doskonale uwielbić najświętszą trójcę w tych czasach odstępstwa. Moje niepokalane serce jest bezpiecznym schronieniem, Przygotowałam je, abyście mogli pogodnie przeżyć bolesne chwile wielkiego ucisku. Moje niepokalane serce jest promienną drogą prowadzącą Was na radosne spotkanie z Jezusem, który właśnie ma do Was powrócić w chwale. Odpowiedzcie na naglącą prośbę, z jaką zwracam się do Was przez dzieło kapłańskiego ruchu Maryjnego i za pośrednictwem mego małego syna. Posyłam go na cały świat, aby doprowadzić wszystkich ludzi do poświęcenia się memu niepokalanemu sercu, uczestniczycie w moim macierzyńskim planie. Polega on na przygotowywaniu serc i dusz na przyjęcie przychodzącego Pana. Najświętsza Trójca wybrała mnie na matkę Słowa, które wcieliło się w moim dziewiczym łonie. W ten sposób dałam Wam mego syna Jezusa. Jego pierwsze przyjście do Was dokonało się w ubóstwie, pokorze i cierpieniu, gdyż Jezus pragnął przyjąć na siebie ograniczenia, nędzę i słabość ludzkiej natury. Moje matczyne działanie dokonało się także w ciszy, modlitwie, ukryciu i pokorze. Zostałam wybrana przez najświętszą trójcę, aby się stać matką drugiego adwentu. Moje matczyne zadanie polega więc na przygotowywaniu Kościoła i całej ludzkości na przyjęcie Jezusa, który powraca do was w chwale. Jego drugie przyjście dokona się w blasku Jego boskości, ponieważ Jezus powróci do was na obłokach niebieskich w chwale swej królewskiej władzy. Zostaną mu poddane narody ziemi, a wszyscy jego wrogowie zostaną zmiażdżeni pod tronem jego powszechnego panowania. W tych ostatnich czasach moje matczyne działanie realizuje się w świetle dnia i staje się coraz silniejsze. Moje światło rozbłyska we wszystkich częściach Ziemi, ujawniam się dziś wszędzie, poprzez liczne objawienia i nadzwyczajne zjawiska. Moje królowanie miłości, które ustanawiam w sercach i duszach, jest drogą przygotowującą chwalebne Królestwo Chrystusa. Tryumf mojego niepokalanego serca zbiegnie się z drugim przyjściem Jezusa w chwale dla odnowienia wszystkich rzeczy. Posłuchajcie więc wszyscy mojego głosu i biegnijcie, śladem niepokalanej światłości mojego dziewiczego piękna, na spotkanie boskiej wspaniałości Chrystusa, otwórzcie serca na nadzieję. Bliskie jest drugie przyjście Chrystusa, pojawiają się właśnie znaki, które On sam Wam dał, aby Was przygotować na te czasy. Otwórzcie Wasze serca na nadzieję, żyjcie w pokoju serca i na modlitwie, żyjcie w wierze i radości, żyjcie w łasce i czystości. Żyjcie w miłości i świętości, ponieważ Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel, Zbawiciel i Król, właśnie ma przyjść do was w blasku swego chwalebnego ciała.